Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają Gieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Kierowca. Mam tu od widza kawałek. Z Niemiec wszystko czokrane. Głupy takie, że nie ma na czym oka zawiesić. Tragedia. O, ale ten poniżony na niskim kapciu. Czarny? No, z Będzina to jest. Daleko. Z Polsce? Dobra, trudno. Weź, ten numer mi byś wykręcił. Klameczki w kolorze nadwozia. No. Halo? Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Ja z ogłoszenia dzwonię. O Golfa czwóreczkę. No, chciałbym zapytać, czy to autko można by tam zobaczyć jakoś? Można by, tak? To ja bym podjechał. Tylko, wie pan co, bo pan tu napisał, że bezwypadkowy, garażowany, tak pan tu ładnie pisał. Wie pan co, umówmy się tak, że jeżeli by się okazało, że pan się jakoś znacząco minął z prawdą w tym ogłoszeniu, to tam panu tylko dymiąca dziura w ziemi zostanie z posesji. To niech się pan nie fatyguje. Czy się jechać nie trzeba? Nie, dlaczego? Sprawa jest do negocjacji. Bardzo fajny, klasyczny kawałek. Polecam. Słuchajcie, Ludki, muszę wam coś pokazać, bo napisał do mnie Łukasz. Nie pokażę nazwiska, tylko pokażę, co Łukasz napisał. Gdzieś tam też to porobiłem screeny, bo tak mi wzięło za serce, że chłopaki, Łukasz prowadzi warsztat, ma uczniów, jest czadersko. Dajcie przekręcić, żebym sam się tu nie przekręcił. Ja pierdykam. Gdzie ten zynzel? Jest czadersko. Tu temat trudny, 10 rok, widzicie. Ale co się dzieje dalej? Patrzcie, co się dzieje. Uczniowie, proszę ja was, wzorem bohaterów z lat 80., 90., kiedy to nasi Stallone, Van Damme, Boguś Linda byli naszymi idolami. Natomiast ja jestem idolem młodzieży warsztatowej. Teraz to zareklamuję firmę, bo tak mi obcy wzięli, proszę ja was, świeży ekogroszek i tak dalej. Uśmiałem się serdecznie. Chwileczkę później BM-ka poszła. Przelew na chore dzieci, jest BM-ka do sprzedania niedrogo zupełnie. Z grubej rury i tak dalej. Tak jest, autodrom, proszę ja was. Z Raszkowa koło Ostrowa pan Roman przyjął. Pozdrowienia. Was również pozdrawiam, panowie. Autodrom to firma, gdzie jak myślę, można nieźle wyklupać albo maskę, albo dostać z liścia. Chłopaki, żartuję, robota jest zrobiona. Ujęliście mnie za serce. A Jezus, Jezus, Jezus. Wszystkiego dobrego, Łukasz, dzięki za fajny cynk, fajny namiar, fajne teksty. Pozdrawiam twoich uczniów szatańskich. Niech tam śledzą moje wyprawy romkowe na libańskie przedmieścia po świeże bułki. Najlepszego do was, gdyby jakieś jeszcze tematy motoryzacyjne, to ja zawsze mogę coś tu wykręcić. Pozdro 600 dla was, mocne, serdeczne, ściskam was. Zdrowia i dużo pieniędzy. Powiedziałem zdrowia i dużo pieniędzy? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, tak jest miało być. Czoho, czoho, cześć. Muszę wam to pokazać, bo ostatnio zrobiłem filmik, który chyba już poleciał, albo dopiero poleci, może jest w kolejce, na Daniela. Mylnie nazwałem go oczywiście Łukaszem, a to Łukaczek się nazywa. Siemandejro Danielos. Słuchajcie, wpłaciłem setkę, widzieliście wszystko na żywo, jak to poszło. O, darczyńcy właśnie, może tu jeszcze Zaremski będzie gdzieś w darczyńcach. O kurde, tu się nie potrafię potem poruszać, bo współpracę pomagają. To chyba go grubsze darczyńce są, grubasy, tłuste. Zbiórki publiczne, dokumenty pobrania. A firmy to nie. Chyba, że może akurat, że coś. Ale myślę, że to nie jest jak na pomagam.pl i się pomaga. Lista 215, 25, ok. To się wbąbiłem, ale nieistotne. Ważne jest to, że otrzymałem SA typu od samego zainteresowanego, który jakby poprosił o pomoc dla siebie, bo sytuacja nie jest łatwa. Temat jest taki. Także pamiętajcie, warto pomagać. Ten szmal jest nasz wspólny, czyli wasz, nasz i nasz i nasz, a głównie chłopaka. I tutaj spójrzcie, opłacił sobie 5 dni rehabilitacji. Wpłacił, zapłacił, przepłacił, wypłacił transakcję. Za stówę nabył 5 dni rehabilitacji gościu.
Ja gratuluję oczywiście sobie, nam, wam i walczymy dalej z tematami. Teraz podziękujemy, czy pochwalimy. Pozdrówki dla was 600, bo temat jest ważki, ważny, a nawet za potrzebą. Pu, potrzebny. Cześć. Jak wam wiadomo, mili moi, akcja Polo. Polo, któremu bloknęło po, nie wiem, 2-3 tygodniach stacia na ręcznym, zatrzymało mu tylne koło i kuźwa prawe, lewe się hula i przyjechałem z parkingu na drugi parking na deszczu, coś mi tak dziwnie jakoś to się działo, myślę kuźwa ty, mam panę tak zwaną, czyli złapałem gumę, ale okazuje się, że tu dojechałem sobie szwagrautem. To ostatnio próbowałem, śliski widzieliście, nie wiem czemu olejem nie podleję, to koło zatrzymano. Teraz idę auto odpalę, nagrzeję silnik. Poprosiłem kolegę 140 kg, żeby z tyłu usiadł. Może zacnie ruszy z tematyką. Patrzcie jakie ładne. 10 rok co jakoś tak mgli. A jak nie, no to spróbuję młotem, znaczy młoteczkiem, bardziej do zegarków taki młotek, zdjąć koło klupne. Bymbyn. A jak nie kuźwa, to co? Zdejmiemy koło, zobaczymy co nam się dzieje w środku i najwyżej go rozbierzemy. Czyste, ładne, eleganckie. 15 szyb w prądzie. Kuźwa ty, a nie hula kółko. Chodzę. Muszę mu tam zrobić miejsce, kuźwa, bo facet, czekajcie. Facet jest mocno, kurwa. Jezus, rosły. Tak rosły, że... Znaczy, czy on mi tu wlezie, 140. Jeszcze oparcie mu tu... No, najpierw odpalę, żeby na zimnym go nie przepytywać. 1.6D10 rok. Za 16 koła, wszystkie kontrole trakcji mi się poświecały. Kuźwa, już mu tutaj fotelik. Leż tu jest poduszek, bo nie widzę. 2.4.6. No, klasycznie. Tarkoce równo. Serwisy, panie, są wszelakie. Od Niemca księgi. Kuźwa, ino, że co? Ino, że... Kto mi tu dzwoni? WhatsApp, rozumiem, jak gdyby Ulsztyn. Okej, okay, dobra, bo dają zlecenia na różne WhatsAppy. Dla widzów potrzebne są samochody i jakieś takie tu dziwne rzeczy są. Zaklimatyzowany Sławek, patrzcie jaki bawię. Dobra, niech się podgrzeje trochę. Dragotu, jak nie młotkiem, to młotkiem. Lecę próbować. Widzieliście to? Dwa dni temu jeździłem, ślizgałem, zobaczcie co jest na asfalcie. Czy mogło samo w nocy odpaść? Dajcie jeszcze raz przyjadę. Tak, zasiądać ręcznie.
Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony, bo jak to się mogło stać, że w nocy, że tak się wydarzy, popuściło. Próbowałem go. Widzieliście ślady na tym? O, właśnie te. Jak tu kółko ślizgało, darłem 2 metry, a przyjechałem, jak wam pokażę skąd. Przyjechałem spod kominów, a propos komina. Czekajcie, bo młotek pod pachą. Jadą z tym wielkim, który już jest mniejszy. Ale jak się domyślam, jest tam co robić jeszcze. Przyjechałem na śliskim kole ze 300 metrów. Jako, że nie miałem tak zwanej pany, czyli nie pieprznąłem, to ponownie była przebita. W tych szybach patrzę, kuźwa, jak na YouTubie. Pani puści ręczny! I tu widziałem, że wiecie, mitrze. No to jest zajebioza, kochani. Nie muszę mechaniczyć, kombinować, zdziwiać. Po 600 dla pięknego polo. Oczywiście do sprzedania, niedrogo zupełnie. Nie przeklinam, jak tutaj nagrywał. A, to teraz do niej jedziesz? Jadę, że jeszcze. Ale. Idę do Reksa, muszę jechać. Do czego? Do Reksa. Blisko. A, to do Reksa. Chodź najpierw ten. Taką koncepcję, że polo się przestraszyło, wiedząc, że tam zawiozę, zasadzę z tyłu gościa 140 kg, waga na plecy pokazuje, 140 same mięso i że się musi koło pod siłą tej masy obciążenia odblokować, stąd polo zemdlało. Zatem pan Daniel jest do wypożyczenia, jest, chodź do tylnych drzwi, a nie raz drugie, robiłem ci jakby tutaj miejsca więcej, wypożyczamy gościa 60 zł za godzinę. Oczywiście plus dojazd. Tylko czy wejdzie? A nie, w las. No to by ruszyło teraz cudownie, myślę. Dobra, 6 dych na godzinę facet bierze. Tylko za odblokowanie kół. Gdyby komuś na ręcznym siadło, wiecie, niedobrze. Bardzo dziękujemy. Polo to jest bardzo dobre auto. I bez paniki. Serdeczne pozdro. Wsadziłem gościa. Teraz próbuję te kontrolę trakcji rozjeździć. Może się już same rozjeździły. A, rozjeździłem się po 3 metrach. Kurde, opy. Auto jest wspaniałe. 10 rok jak coś. Daniel, wiecie, czym jeździ, bo znacie już jego samochód z poprzednich filmów. Piękna rzecz. Po lakierze. A trątek loce z tyłu. Piękny, co? No. Mój kolega jak coś, to niedrogo bierze. On bierze 6 dych, dokładnie 20, to jest 80. Za godzinę. Żartuję. Pozdro 600, wszystko zniknęło. Muszę tak ludzki... rozjeździć. A to są targi, tak? No to ja parkuję na targach. Okej, cześć dla was, cześć, pozdróweczki. Muszę wam coś pokazać, co jakiś czas cyklicznie się pojawia w pewnym miejscu w naszym mieście. Co ściąga tłumy. Chociaż coraz mniejsze chyba, bo... Nie wiem, jak to ocenić. Ludzie, będąc totalnej desperacji, to jest moje zdanie. Jak już nie ma drogi ratunku u lekarzy, u znachorów, ratują się wszystkim, co się da. Między innymi takim specjalistą, który pieron wieczy, pomaga, nie pomaga, pojęcia nie mam, mnie to oceniać. Natomiast wiem, że tu regularnie... Czekajcie, zaś usiądę, usadowię się. Jako, że się usadowiłem, to jestem, kozie daję w gały. Dopiero co padało. Regularnie co miesiąc obserwuję ludzi, którzy szukają ratunku na wszelakie schorzenia. Na wózkach, okulach. Nie ma, że na wózku kogoś wjeżdża, czy okulach wchodzi. Puszczaj ręczny, elektroniczno-elektryczny. Wchodzi na wózku, wjeżdża, czy okulach. Proszę, ja was zapierdziela, podskakuję, kulami rzuca i zajebiście. Tak nie jest. No, obserwuję, siedzę, widzę. To tu jest regularne, cykliczne, praktycznie co 2 miesiące uzdrowiciel z Filipin tajemniczy przyjeżdża i uzdrawia nam swoimi metodami. Nie wiem, gdybym był w sytuacji podbramkowej, że już nie pomaga nic, sądzę, że każdy zaoszczędzone pieniądze wydałbym na pana uzdrowiciela, chociaż by mi się może psychicznie polepszyło. Nie wiem, no trudny temat. Chciałem podziękować wielu z was. Przysłało mi fotę, gdzie ma być umiejscowiony
przybornik z hakiem i z innymi cudami w S-Maxie. Otóż pod stopami prawego z tyłu pasażera jest w podłodze oczywiście otwór. Ja myślałem, że to jest na kanapki, na zabawki, samochodziki i inne pierdoły dla dzieci, a tam jednak dostałem jedno zdjęcie od widza, dzięki. Oryginalny styropian, taki wiecie, jak jest z tylnych zamiast zapasu tych tam, wiecie, gdzie bagażniku. Także tam włożony oryginalny styropian, którego tutaj nie było. I tam jest wszystko to, co powinno być. Matko, przenajświętsza, jak młodzież dorasta. A pyskata? Wiem, co mówię, mam w domu. Dzięki również za co dzięki, bo to było coś do dziękowania. Czekaj, fokus, kaj się ciśniesz, hobby. No co ty, kurwa, no ty topie. Gamoń. W rondo, myślał, że jest to. Najszybszy na świecie. Przepraszam, się zdenerwowałem. Z córką miał. Chyba, że to nie córka. Nie takie się widywało pary na Zakynthos. Tata w dobrym wieku. Ale za rączkę gili, gili, buzi, buzi. A rzęsy przyklejone, a cycki baloniaste. Takie to dziewczęta z chłopakami się wybierają na wakacje, a nieistotne. Czekajcie, bo miałem jeszcze jakieś tematy. A, temat polówki, kuźwa. Rzeczywiście w poniedziałek brykę odpaliłem. Jak już ją przytargałem tu pod stadion, na parking. Zabrałem ją, gdzieś 200 metrów przejechałem, a wtedy lauderzy jak cholera. I coś mi to nie szło i nie szło i nie szło i opornie i telepię autem. Wychodzę, jak już mówiłem wcześniej, obchodzę dookoła szukając opony defekt. Jednak mówię, wszystkie eleganckie. Nie tam żadnych trzasków, że zgrzytu w ręcznym nic się nie działo. Jednakże podjeżdżam po ten stadion, patrzę w te szyby, w te okna świeżo umyte. A to koło jak na YouTubie. Pani puści ręczny! Nie wiem, czy znacie filmik Seicento, taki właśnie tytuł. Pani puści ręczny. Piszcie, pani gna też po deszczu i no furczysz pod tylnych kół. No, też tak darłem właśnie. Mówię, w poniedziałek przepalę łososia. Nagrzałem silnik tam 5 minut, może 4. Chcemy go nie deptać na zimnym, bo to nie Lamborghini. Kuźwa, jak ciepło dzisiaj. Ile stopni? 19, ja wiem, czy ciepło. I kurde, na tym suchym... Gdzieś tam filmik był z 5 dni temu wrzucony. Jak mi to szkubało bryką w tej nazot. I nagle piórdul strzał z tyłu taki. Kuźwa, mówię, popuściło, ale jedynka wsteczny. Ni chujeńki, nic nie popuściło. Najwyżej co popuściło, to u pana Romka być może. Haha, żarcik oczywiście. Pan Romek nie popuszcza. Bo nie ma wentylowanych siedzeń. I proszę, ja was od poniedziałku, to dzisiaj czwartek. Minęło kilka dni. Zamówiłem sobie siłacza, widzieliście. Mówię, ono tu dociążysz brykę. Wyszedłem wcześniej rozpalić, odpalić, przepalić, żeby motor był nagrzany. I mówię, kuźwa, nie ma go, spróbuję, pokręcę tym kołem, może się coś tam ruszy. A tu fuk, wsteczny, wum, 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 przegazuba. Już się puszczam. Jest dobrze? No i więcej nie mogę. Przegazuba, chyba że Mercedes podciągnie. O, teraz. Przegazuba delikatna, wsteczna, tu szum, płynie. Pas z los, przejechałem 2 metry. Chyba to jest jakoś nagrane spod tej ściany, dobrze mówię? Tak, spod ściany nagrałem, jeszcze młotek postawiłem, tak jest. Miałem przygotowany młot, żeby to wszystko... Rozmawiam, chłopie, a kopci... Nie, jakieś to dotknął. Krawężniki kłaną. I kuźwa szczęśliwie popuściło. A gruby mówi, ty jak już mnie wynająłeś na dzisiaj, skończyłem trening wcześniej, idę siadać do tyłu, dawaj go tu. Jak coś sobie można wynająć naszego kolegę 140 kg? Dociąża, oczywiście, że dociąża. Dopycha do podłogi samochody, które mają problem z odpaleniem bryki, jak chyciły klocki szczęki w sensie. Także jak coś niedrogo bierze, taka historia właśnie sprytna. Pomimo tego, że światła zabrali, się jakoś nie ma ruchu, gdzie te samochody są. Byłem jak zwykle wcześniej, a to kuźwa co? A, bo jest akcja Edwards dzisiaj. Wczoraj było w milionerach pytanie, kim jest, jak się nazywa tam akcja policyjna ogólnoeuropejska, tam łapanie, prędkość, bezpieczeństwo, przepisy. Edward się nazywa, pamiętajcie, jak będzie akcja Edward, to przewalone. Nie deptać, nie wydziwiać, nie kombinować, nie wymuszać. Złoty, ale złoty. Bo Edward jest tuż. Grający?
Ale za to niedziela, ale za to niedziela. Co tam się dzwoni? Się dzwoniło z 15 telefonów, może 20. Coś tam mamy na pierwszego poustalane. Ostatnie miejsce jest chyba wolne. Na siódmego są ze dwa. Już dwa chyba, albo trzy. Dwa chyba. I później po kolei co wtorek. Powtarzam to co chwilę, bo pytacie cały czas. Się znowu dzwoniło dwóch widzów. Panie Krzysztofie, wie pan, bo oglądam te filmiki, ale nie wiem jak to wie pan technicznie. Wpiszcie sobie proszę was, kurde, bo ja znowu kłapałem się po 20 minut. Wpiszcie sobie w YouTube'a, wszyscy niewiedzący jak wygląda technicznie wyjazd, instrukcja wyjazdu z Zaremskim po auta. Tam jest tych instrukcji, nie wiem, z 10 może już, co jakieś kilka miesięcy, powtarzam. Ostatnio ukazała się, oczywiście nie pełna, bo zapomniałem tam paru tematów dodać. Ukazała się jesienna edition. Edition. Także wszystko jest pięknie, ładnie, kolorowo. Tego Mercedesa mam zlecenie przetestować na dziurach. Tego, wiecie, SLK. Ktoś dał na niego zaliczkę. Ale powiedziałem, że jak nie tak ja nim przejechałem, wiecie, bo zainteresowanie jest, niby jest, a niby nie jest. Niby chcecie, a nie chcecie. Tak go przejechałem się, no 20 metrów, 30, mówię, szkoda czasu, bo już 16, jedziemy do chaty. Widzę, już czekały. Jedzie, nie stuka, nie tłucze, mocno. Tam była, wiesz, szlaka, wiecie, była to, zerwało tam, proszę was, przyczepność. I nawet, siedzenie luksusowe, nie wiem, czy sobie nie wezmę, tylko nie wiem, co na to małżonka, jak będę chciał, wiecie, albo łokcie, albo na sztywnej listwie pomykać przez dzielnicę tego świata. Stare A3 z nachyloną kierowniczką w panice na światłach w ten sposób. Dobra, o kuźwa, patrzcie jaka Mazda, nie zobaczymy. Wielkie białe zasłoniło, teraz. To jest dachowiec. Na 19 stopniach. Co mi tak już zamgliło? Co to się tu dzieje? Jakiś poplute mam? Czy co? Czekajcie. Czy to jest może system... Gdzie mój wąs? Zgoliłem wąsa, tylko mam takie, wiecie, ciuliczki. A zapuszczę jakoś, tak się dziwnie czuję. Jaka wielka hybryda? Czy ja to za hybryda? Lexus hybryda. Czekajcie, bo koń straszny. Telefon odebrany. Widzu pytał o Audi B8. O Jezu, poliftowe, czyli po 12 roku pytał, czy jest szansa trafienia do 10 koła euro. Poleciłem widzowi nasz filmik sprzed, nie wiem, 3 tygodni może, jeden z filmików zresztą, który to traktuje o 12 roczniku na nowej lampie, na 20-calowych kołach, czarna w kombi, 10 chyba 800, jak pamiętam, 10-600 może. W tych granicach została sytuacja nabyta. I zjechała do Polski. Pozdrawiam Warszawę, która to nabyła. Radujcie się. Rozpładzajcie ile chcecie w tej Warszawie, w tej audycji. Fajna kółka, powiem wam, ogromne. I robiły robotę. O to właśnie chodzi. Żeby robota była wykonana. Strach zaciągać ręczny w każdym aucie, tym bardziej na dłuższy okres czasu, bo potem ślizgi mogą być niemożliwe. Wiecie o czym mówię, gdyż ja to bez wąsa jakoś tak, jak pół dupy za krzoka. Nie wiem czy zna... No piękny, piękny. Dwie rury to będzie 2,5 może, 2 litry. Śledzimy? E30 w cabrio. Atramentowy kolor. Trzecie kółko robi, czekajcie, czy może zawinie jeszcze raz. A, stylu zawinęło. Cabrio zaparkowało, może potem się uda popatrzeć.